baśń Hansa Christiana Andersena pod tytułem Nowe suknie księcia. Tekst oparty o wydanie Lightgebera. Żył raz książę, który tak bardzo stroić się lubił, że prawie wszystkie dochody swoje wydawał na suknie. Nie troszczył się on ani o kraj, ani o wojsko, ani o poddanych swoich. W całym jego państwie najokropniejszy panował nieład, bo niedołężny książę o tym tylko myślał, jak się ubrać i w którą stronę udać się na przechadzkę, aby wszyscy widzieli nowe jego suknie. Przebierał się nieomal co godzina. I jeżeli o sąsiednim rządcy mówiono, że zajęty jest pracą, to o nim można było prawie zawsze powiedzieć: jest zajęty swoim ubraniem. W stolicy, w której mieszkał książę, był zawsze wielki ruch. Codziennie przyjeżdżało i wyjeżdżało mnóstwo cudzoziemców, których przyciągały piękność miasta, okazałość dworu, jako też wesołe i pełne uprzejmości usposobienie mieszkańców. Raz przyjechało tam dwóch oszustów, którzy ogłosili, że umieją tak pięknie tkać materie, jakich jeszcze nikt w całym świecie nie widział. Tkanina i kolory miały być cudownej piękności, a w dodatku suknie, uszyte z tych materii, miały tę szczególną posiadać własność, że stawały się niewidzialnymi dla ludzi głupich i niedołężnych. A noszący je na sobie mógł znowu od razu poznać, że ktoś jest głupcem lub niedołęgą. Takie suknie to skarb prawdziwy, pomyślał książę. Mając je na sobie, mógłbym się łatwo przekonać, którzy z urzędników moich niewłaściwe zajmują miejsca. Odróżniłbym z łatwością głupców od rozsądnych. Każę sobie zaraz zrobić takie suknie. I nie tracąc ani chwili, posłał po onych sławnych fabrykantów. Zaliczył im nawet żądaną przez nich znaczną kwotę pieniędzy, rozkazując, żeby się jak najśpieszniej wzięli do roboty nieocenionej tkaniny dla niego. Wieść o zamówionej przez księcia tkaninie szybko rozeszła się po całym mieście. O niczym więcej nie mówiono, jak o cudownych jej własnościach, aby każdy pałał ciekawością oglądania jej. Zręczni oszuści założyli pracownię nowej tkaniny w obszernej sali, którą książę umyślnie na ten użytek przeznaczył, i zażądali najcieńszego jedwabiu, a także złota i srebra w wielkiej ilości. Otrzymali to wszystko, po czym dwaj tkacze drogocenne te materiały schowali zaraz do dużej dębowej skrzyni, a warsztaty stały puste jak przedtem. Mimo to oszuści pracowali przy nich żarliwie, udając przesuwanie szpulek i poruszanie nogami. Dnie były im za krótkie i po nocach nawet nieraz siadywali, machając wytrwale rękami. Po kilku dniach książę chciał się dowiedzieć, jak daleko postąpili z robotą. Ale jakoś dziwnie zrobiło mu się na sercu, gdy przypomniał sobie, jakie własności posiadać miały te materie. Wprawdzie, co do swej osoby był przekonany, że niczego obawiać się nie potrzebuje, jednakże uznał, że będzie właściwie, gdy pośle pierwej kogoś innego. Już to najlepiej zrobię, pomyślał sobie książę, gdy pośle do tych tkaczy mego pierwszego ministra.
On najlepiej osądzić potrafi, czy piękna materia, bo ma rozum i jestem przekonany, że nie ma zdolniejszego urzędnika w całym państwie. Na rozkaz księcia poszedł tedy minister do pracowni tych oszustów. Zastał ich wyprawiających najdziwaczniejsze poruszenia przy próżnych warsztatach. Och, pomyślał w duszy, przecierając oczy. Czemuż ja nic nie widzę? Ale nic nie mówił, aby nie dać tego po sobie poznać. Czelni majstrowie z mnóstwem ukłonów zapraszali go najpokorniej, aby raczył z bliska kolory i desenie obejrzeć i zdanie swoje łaskawie o jednych i drugich objawić. Minister wytężał wzrok, ale nic a nic nie widział, z tej prostej przyczyny, że nic nie było. Cóż to znaczy? Mówił w duchu do siebie. Byłżebym naprawdę głupim lub niezdolnym do piastowania mego urzędu? Bądź co bądź, nikt o tym wiedzieć nie powinien. Stanowczo nie mogę się przyznać, że materii nie widzę. Jakież jest zdanie waszej wysokości? Zapytał jeden z majstrów. Bardzo piękny wybór, odparł minister, wciskając mocniej na nos okulary. Kolory dobrze dobrane, deseń gustowny. Powiem jego książęcej mości, że jestem zupełnie zadowolony. Fabrykanci okazywali wielką z tego powodu radość i tłumaczyli ministrowi, jak się rozmaite kolory i desenie nazywają. Minister notował sobie w pamięci wszystkie te nazwy, aby mógł księciu dokładnie opisać to, czego nie widział. Książę, niezmiernie ucieszony sprawozdaniem ministra, rozkazał na żądanie fabrykantów wydać jeszcze więcej jedwabiu i złota, które znowu utonęło w bezdennych kieszeniach nienasyconych oszustów, udających ciągle największe zajęcie przy warsztatach. Wkrótce wysłał książę znowu jednego z najzaufańszych i zasłużonych urzędników na zwiady. Kiedy materia gotowa będzie? Drugiego posła ten sam spotkał los, co i pierwszego. Patrzył, ale naturalnie nic widzieć nie mógł, bo na warsztatach nie było zasnutej ani jednej niteczki. Wszak prawda, co to za śliczna będzie materia? Drwiąc w duszy przechwalali fabrykanci, wskazując próżne warsztaty. Przecież głupi nie jestem, pomyślał poseł. Zapewne nie jestem zdolny do mego urzędu, ale nie wydawajmy się. Chwalił tedy wszystko, na cokolwiek w materii zwrócono jego uwagę i opowiadał za powrotem księciu, że jest zachwycony pięknością tkaniny. Przepyszny wyrób. Nic podobnego nie widziałem dotąd w żadnym kraju, rzekł do księcia, zdając mu sprawozdanie. Od tej chwili znów w całym mieście mówiono z największym zajęciem o przepysznej materii. W końcu postanowił książę sam zobaczyć ją, dopóki by jeszcze była w robocie. Otoczony liczną świtą, w której znajdowali się również i ci dwaj, którzy już pierwej chodzili na oględziny, udał się książę do pracowni oszustów i zastał ich, jak zwykle, pilnie pracujących, ale przy próżnych warsztatach. Niech wasza książęca mość raczy spojrzeć na tę piękną tkaninę. Nieprawda, że wyrób jest bardzo gustowny? Mówili obaj. Kolory i deseń godne są waszej książęcej mości. Mówiąc to, wskazywali ręką na puste krosna. Cóż to? Pomyślał książę. Ja nic nie widzę.
miał, żebym być głupcem lub niezdolnym do panowania? A to dopiero piękna historia. Nic okropniejszego spotkać mnie nie mogło. Zamilkł na chwilę, zmieszany. Ale prędko odzyskał przytomność i rzekł pewnym głosem. Przepyszne! Oznajmiamy obecnym tu majstrom nasze zadowolenie. Orszak przyboczny tyle widział, co sam książę. Nikt jednak nie szczędził pochwał i wszyscy doradzali księciu, aby przywdział tę suknię po raz pierwszy w czasie nadchodzącej uroczystości krajowej. Książę, ucieszony, że ten strój tak ogólnie się podobał, obdarzył fabrykantów tytułem nadwornych tkaczów. Przez całą noc poprzedzającą uroczystość, podczas której książę miał wystąpić w nowych sukniach, tkacze nie odstępowali warsztatów ani na chwilę. Podziwiano ich pilność. Nad ranem zdjęli gotową niby materię, krajali wielkimi nożycami w powietrzu, szyli igłami bez nitek, potem gotowe niby szaty zanieśli księciu, który już też na nie oczekiwał ze świtą. Oto jest niższe ubranie. Oto wierzchnia suknia. Oto płaszcz. Mówili zręcznie oszuści, potrząsając ręką w powietrzu. Lekkie jak pajęczyna. Nie zacięży wcale waszej książęcej mości. To właśnie najważniejsza zaleta naszego wyrobu. Dworacy ciągle potakiwali, chociaż nic nie widzieli i nic widzieć nie mogli. Jeżeli wasza książęca mość raczy łaskawie rozebrać się, to możemy przymierzyć ten nowy strój. Książę rozebrał się do koszuli, a filuci wkładali nań niby to różne części ubrania, zarzucili płaszcz na ramiona i układali starannie fałdy długiego ogona. Książę obracał się na wszystkie strony, udając, że się przygląda szczegółowo. Potem stanął przed lustrem. Och, jak wybornie leży! Wołali dworacy. Co za krój! Co za odrobienie! Jak wspaniale wydaje się figura waszej książęcej mości w tym świetnym stroju. Wtem mistrz ceremonii wszedł i oznajmił księciu, że go już czekają z baldachimem, który ma być nad nim niesiony podczas odbyć się mającego pochodu. Jestem gotów! Patrzcie, jaki śliczny strój! Rzekł książę i obrócił się raz jeszcze przed zwierciadłem, nie mogąc się niby nasycić widokiem nowego ubioru. Uroczyście, z królewską powagą i godnością, kroczył książę pod wspaniałym baldachimem. Nikt z całego otoczenia księcia nie chciał się przyznać, że żadnego ubrania na nim nie widzi. Bo któż by chciał uchodzić za ograniczonego lub niedołęgę? Nagle jakieś małe dziecko zawołało. Mamo, ja nic nie widzę. Nie widzę w tym nic ładnego, że książę nie ma na sobie ubrania. Słuchaj, rzekła matka do męża. Co mówi to niewinne dziecko? Prawda przemawia przez usta niewinnych. Szepnął po cichu ojciec dziecka, ale szat. Z ust do ust przebiegały słowa dziecięcia, które w całej stolicy pierwsze powiedziało prawdę. Teraz za dziecięciem powtórzył także lud towarzyszący pochodowi. Przecież książę wcale nie ubrany. Książę, którego te głosy dolatywały, bardzo się zmieszał, bo czuł, że lud ma słuszność. Ale
nie dając tego po sobie poznać, wytrwał do końca, postępując z coraz większą powagą, pomimo że w największym był negliżu. Nieraz to się zdarza, że dla pozoru człowiek oszukuje sam siebie, a zawsze stara się wydać lepszym i rozumniejszym, jak jest rzeczywiście. Takich książąt, o jakim w bajce mowa, jakże łatwo spotkać pomiędzy ludźmi. Zapominają oni, że szata, choć zdobi, nie stanowi wartości człowieka, a nieuka nawet małe dziecko pozna.